Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Moimi gośćmi są redaktor Karol Gac z portalu dorzeczy.pl. Witam Pana serdecznie, Panie redaktorze, oraz redaktor Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej i Pana również bardzo serdecznie witam. Witam Panią, witam Państwa. Panowie, o 17:00 rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas trwają rozmowy na temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także szef Komitetu Wykonawczego Krzysztof Sobolewski. Z informacji, które dziś się pojawiły, a które potwierdził szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu, mógłby zostać wicepremierem w tym rządzie. Co by to oznaczało, co by to zmieniło? I zaczynamy od redaktora Piaseckiego. No, zmieni to kilka rzeczy. Najważniejsza na tle tego sporu, którego świadkami jesteśmy no już od ładnych paru tygodni, chodzi o spór wewnętrzny w obozie Zjednoczonej Prawicy, no to jednak to wejście, o ile się te wszystkie informacje potwierdzą, wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu, no będzie oznaczało jednak, może nie tyle zwycięstwo, bo chyba tutaj zwycięzców ewidentnych nie ma, ale jednak rodzaj co najmniej utrzymania pozycji przez Zbigniewa Ziobrę i osłabienia przez Mateusza Morawieckiego. Utrzymania i osłabienia, mówię w tym kontekście personalnym również, tego sporu z kolei między tymi oboma politykami, no którego świadkami również jesteśmy już od tygodni, jeżeli nie od miesięcy, tego zaostrzonego sporu. Bo cóż się będzie działo? Proszę zauważyć. No, główną postacią w rządzie, w tym nowym rządzie po rekonstrukcji będzie jednak no, po prostu Jarosław Kaczyński. Premier przyjmie rolę, no taką bym powiedział, dosyć dziwną i trudną dla siebie, bo nie jest liderem obozu politycznego. Lider obozu politycznego jest w rządzie, być może na stanowisku wicepremiera. On podejmuje istotne decyzje dla tego obozu politycznego, to w związku z tym, kim ma być premier. I z drugiej strony proszę zauważyć, że Jarosław Kaczyński w tej konfiguracji, jak się wydaje, ma być swego rodzaju bezpiecznikiem, takim pasem transmisyjnym pomiędzy no, tymi antagonizmami między Zbigniewem Ziobrą i Mateuszem Morawieckim. W związku z tym Zbigniew Ziobro, mimo że jego władza być może jakoś się skurczy, może czuć się względnie bezpiecznie najprawdopodobniej, dlatego że będzie miał no, w rządzie bezpośredniego partnera do rozmów, jakim będzie Jarosław Kaczyński, a jakim nie był i no, najprawdopodobniej nie będzie premier Morawiecki. No, w związku z tym tworzy się taka, bym powiedział, dosyć dziwna, pytanie, na ile sprawna w przyszłości konfiguracja. To jest jedna rzecz. No cóż, mówi się też o tym Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa, że Jarosław Kaczyński będzie wicepremierem i szefem tego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Już pomijając wszystko inne, to ja szczerze odradzam przyjęcie tej nazwy, bo ona się kojarzy po prostu z różnymi najgorszymi rzeczami z historii Polski i nie tylko z historii Polski. Natomiast no, również to będzie oznaczało, być może to na pewno będzie oznaczało kwestię tego, że Jarosław Kaczyński no, ograniczy władzę Zbigniewa Ziobry. Natomiast no, ona nie zniknie, ona cały czas będzie. Zbigniew Ziobro będzie w tym rządzie i z jego punktu widzenia premier Morawiecki dzięki obecności Jarosława Kaczyńskiego w jakiś sposób został zneutralizowany. Redaktor Piasecki mówi o tym, że Jarosław Kaczyński miałby pełnić rolę osoby tak będącej gwarantem bezpieczeństwa czy też stabilności. Jeżeli faktycznie doszłoby do tego, że Jarosław Kaczyński zostałby wicepremierem, a jak mówił dziś Ryszard Terlecki, wszystko na to wskazuje, to czy to jest dobra decyzja i co zmieni? Pytanie do redaktora Karola Gaca.
zmieni na pewno bardzo dużo. Tak naprawdę moim zdaniem to będzie jedna z najważniejszych zmian po 2015 roku. Na pewno zmieni się formuła Zjednoczonej Prawicy, zmienią się punkty ciężkości, zmienią się orientacje frakcyjne, ale nie do końca się zgodzę z tą optyką, którą przedstawił przed chwilą redaktor Piasecki. Dlaczego? Dlatego, że przyjmując, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu jako wicepremier, i tak naprawdę mamy sytuację, w której on będzie nadzorcą Zbigniewa Ziobry. Więc oczywiście z punktu widzenia tego, że mówiło się o tym, że Zbigniew Ziobro ma zostać wyrzuconym z koalicji, no to oczywiście utrzymanie Ministerstwa Sprawiedliwości można uznawać za ewentualnie jego jakiś sukces. No tyle tylko, że ja nie uważam, żeby to utrzymanie tych wpływów tak naprawdę było jakimś wzmocnieniem Zbigniewa Ziobry. Bo z jednej strony mamy sytuację, w której Jarosław Kaczyński będzie de facto nadzorował to, co robi Zbigniew Ziobro. Jeżeli potwierdzą się te warunki, o których gdzieś tam czytamy w mediach, a jakoby Solidarna Polska musiała konsultować z Prawem i Sprawiedliwością, czyli de facto z Jarosławem Kaczyńskim, ale także z premierem Mateuszem Morawieckim, każdy projekt ustawy, no to znowu mamy sytuację, w której Solidarna Polska no, będzie de facto traktowana trochę jak taki uczniak. No więc moim zdaniem to absolutnie nie jest jakimś wzmocnieniem Zbigniewa Ziobry. Oczywiście te napięte relacje między, mówiąc bardzo delikatnie, między premierem a ministrem sprawiedliwości no, są jakby jasne. I tutaj moim zdaniem no, Jarosław Kaczyński najwidoczniej uznał, że ten moment już nadszedł, aby wejść do rządu, aby po prostu obniżyć to napięcie, próbować rozstrzygać te spory. Tyle tylko, że to i tak miało miejsce. Do tej pory oczywiście przecież wszyscy orientowali się na Jarosława Kaczyńskiego. To Jarosław Kaczyński podejmował samodzielnie albo do spółki z premierem Mateuszem Morawieckim najważniejsze decyzje, to on rozstrzygał wszelkie spory, no tyle tylko, że robił to z pozycji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Centralina Nowogrodzkiej, a nie z pozycji wicepremiera. Być może Jarosław Kaczyński też uznał, że lepiej będzie widział wewnątrz, co się dzieje. Być może uznał, że po prostu tak będzie mu wygodniej, że to będzie bardziej efektywne. Pytanie oczywiście, jak on sam będzie widział swoją rolę, bo oczywiście ja rozumiem logikę, według której na przykład na posiedzenia Rady Ministrów mogą być niejako krępujące i część ministrów, polityków no, będzie się orientować na Jarosława Kaczyńskiego, co teoretycznie mogłoby osłabić premiera Mateusza Morawieckiego. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, że premier Mateusz Morawiecki lada chwilę ma być wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory Jarosław Kaczyński wyraźnie, no, przy każdej okazji niejako wzmacniał politycznie premiera Morawieckiego. Premier Morawiecki cieszy się bardzo dużym zaufaniem prezesa Kaczyńskiego, a ten odpłaca się, znaczy premier też odpłaca się tutaj z kolei lojalnością i to nie jest też tajemnicą, że ta chemia między tymi politykami występuje, więc oczywiście możemy teoretycznie być może mówić o takim osłabieniu, ale z drugiej strony, jeżeli już szukać zwycięzców, chociaż tak naprawdę ja nie uważam, żeby ta sytuacja była zwycięstwem dla kogokolwiek, no to jednak spodziewałbym, jednak bym tutaj nie wskazywał Zbigniewa Ziobry. Moim zdaniem tutaj właśnie koalicjanci będą tracić Prawa i Sprawiedliwości, to Solidarna Polska będzie de facto tracić tutaj najwięcej. Porozumienie nieco mniej, bo ono zeszło w ogóle z tego konfliktu, zeszło z nimi strzału i próbowało odgrywać taką rolę neutralną, ale też no, zwracam uwagę, jaki roller coaster mieliśmy. Jeszcze tydzień temu byśmy dyskutowali, czy koalicja przetrwa. Mówiło się w ogóle o rządzie mniejszościowym. Teraz już wiemy, że prawdopodobnie ta koalicja rzeczywiście przetrwa. Zobaczymy też, jaki kształt rekonstrukcji nam się wyłoni. I sam jestem ciekawy, jak ten rząd i Zjednoczona Prawica będą funkcjonować w tej nowej formule. Myślę, że tutaj troszkę czasu musi upłynąć, no bo wydaje mi się, że pewne rzeczy też po prostu wyjdą w praktyce. Chciałam jeszcze zatrzymać się przy tym, o czym obaj panowie mówili, to znaczy o relacjach między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim w sytuacji, w której te nieoficjalne doniesienia TVP Info o tym, że Jarosław Kaczyński miałby stanąć na czele Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Czy to nie będzie trochę tak, czy nie zakładają panowie takiego scenariusza, że Jarosław Kaczyński, gdyby faktycznie został szefem tego komitetu, zajmowałby się tym segmentem, a premier Mateusz Morawiecki zajmowałby się też tym, co robi w tej chwili, czyli na przykład polityką zagraniczną, spotkaniami z innymi premierami? To byłoby tak, że to byłby jakiś taki tego rodzaju podział, czy też może jeszcze inne układy? I zaczynamy od redaktora Piaseckiego. No cóż, rzeczywiście tutaj do jakiegoś podziału pewnie dojdzie, chociaż no też znowu no jest Jarosław Kaczyński, trzeba no powtórzyć, no jest liderem tego ugrupowania, poniekąd się zajmuje po prostu wszystkim. Z nieoficjalnych informacji, no które mam, o których słyszałem, no to ten podział będzie, jeżeli już to przebiegał troszeczkę inaczej niż pani wspomniała, to znaczy Mateusz Morawiecki ma no przede wszystkim ratować gospodarkę, zajmować się sprawami gospodarczymi.
również przeciwdziałać pandemii w wymiarze zdrowotnym. Natomiast kwestie i polityka zagraniczna też. To tutaj bliżej właśnie premiera Morawieckiego, chociaż no trzeba pamiętać o tym pomyśle sprzed paru dni, że bardzo mocno kwestię dotyczącą polityki zagranicznej miał się włączyć ośrodek prezydencki. To nie wiadomo, co z tym będzie. Natomiast jeżeli chodzi o osobę Jarosława Kaczyńskiego, to o ile dobrze rozumiem, to w jego ręku, no cóż, zostałaby po pierwsze ta wielka polityka plus te kwestie związane z tym, co ma być no, pod tym Komitetem Bezpieczeństwa, z tymi resortami. No też w jakiś sposób no, pilnowanie właśnie Zbigniewa Ziobry, ale również służb i tak dalej. Czy ten podział będzie funkcjonował? No, nie wiadomo. Dlatego, że ta konfiguracja rządowa, no pytanie, jak to w ogóle będzie wszystko wyglądało, bo też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy rekonstrukcję, ale rekonstrukcja ma polegać między innymi na zmniejszeniu liczby resortów. Też pytanie, jak to będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Tych znaków zapytania jest bardzo dużo. Natomiast właśnie, no ja przyznam, że nie znam, nie potrafię sobie przypomnieć, wygrzebać się z pamięci, być może Państwo znają, nie znam tego rodzaju no, konfiguracji rządowej, że mamy premiera, czyli być może w przyszłości wiceprzewodniczącego partii rządzącej, a przewodniczący prezes partii rządzącej jest wicepremierem. No jest to układ, no powiedziałbym dosyć, wydaje mi się, eksperymentalny i pytanie, na ile on będzie funkcjonalny, na ile on będzie funkcjonować. Oczywiście dla Jarosława Kaczyńskiego z wielu względów, o których tutaj wspomnieliśmy i nie wspomnieliśmy, no na przykład z tego względu, że po prostu no, będzie dokładnie widział, co się dzieje w rządzie, co się dzieje również u swoich sojuszników, dlatego że tam ten kontakt, no to wydawało się, że czasami był jakoś, no delikatnie mówiąc, zakłócony. No w każdym razie Jarosław Kaczyński będzie miał ogląd sytuacji. Może bardziej szczegółowy, może bardziej precyzyjny i tak dalej. Natomiast czy to wpłynie na jakość rządzenia, jakość funkcjonowania tego rządu, no to nie wiem, zwłaszcza, że wyzwania są po prostu gigantyczne. O wyzwaniach jeszcze później porozmawiamy, natomiast chciałabym, przepraszam, że panu przerwę, żeby redaktor Gac się odniósł do tych naszych tutaj dywagacji na temat ewentualnego podziału kompetencji między premierem a wicepremierem w takim układzie. Panie redaktorze? Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę to są czyste spekulacje. Po pierwsze nie wiemy, jak ten podział rzeczywiście miałby wyglądać. Po drugie musimy pamiętać, że jeżeli nawet założymy tą roboczą nazwę tego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, choć na przykład Dziennik Gazeta Prawna informuje, że on i tak miałby się inaczej nazywać, no ale teoretycznie, gdyby miało wyjść pod taką zwierzchnię Jarosława Kaczyńskiego, chociażby MONCZE, MSWiA, no i właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości, no to trzeba pamiętać o tym, kto kieruje MON-em i kto kieruje MSWiA. No tutaj Jarosław Kaczyński raczej większych problemów by nie miał, bo to przecież zaufani ludzie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Co do tej konfiguracji, ona rzeczywiście jest eksperymentalna, ale mi to trochę przypomina dyskusję z początku, po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, kiedy w ogóle zastanawiano się, czy Jarosław Kaczyński stanie na czele rządu, też po dymisji premier Beaty Szydło, nawoływania chociażby ze strony opozycji. Też części komentatorów, kiedy mówili, że to sytuacja jest niezdrowa, gdy lider obozu, który wygrał, tak naprawdę w ogóle nie wchodzi do rządu, tylko jest de facto prezesem partii rządzącej i jest poza tutaj tą władzą wykonawczą. Też mówiono, że to w ogóle jest eksperymentalne i coś nowego, choć nie do końca tak wtedy było. Nagle się okazało, że ten układ działał i działał efektywnie, biorąc pod uwagę, że Zjednoczona Prawica przez ten czas wygrała kilka kolejnych wyborów, więc wiele też oczywiście zależy od tego, co będzie truizm, ale od tego, jak to sobie wyobraża Jarosław Kaczyński, bo przecież możemy sobie wyobrazić sytuację, w której za bardzo by się tutaj nie angażował jakoś szczególnie w pracę rządu, na przykład pytanie, czy przechodziłby na posiedzenie Rady Ministrów, czy też nie, jak on by to sobie wyobrażał na taką pracę dnia codziennego, ale niewątpliwie ja się wcale nie dziwię, że na przykład Jarosław Kaczyński nie chciał zostać premierem i nie, tutaj nie rozważano tego wariantu, bo przecież tutaj
musiałby mieć dodatkowy multum obowiązków, które są mu w tej chwili niepotrzebne. Więc on zajmuje wygodną pozycję obserwatora, arbitra, tak przynajmniej to oceniam. Ja uważam, że rzeczywiście będzie patrzył, co się dzieje w rządzie, co się dzieje u swoich sojuszników, przeciwników, koalicjantów, jak to wszystko wygląda. Skraca trochę tę ścieżkę, bo przecież wiadomym jest i gdzieś tam z tych przecieków medialnych, ale nie tylko, że przecież na Nowogrodzką to się odbywało pielgrzymki. Kto się dostał tutaj do Jarosława Kaczyńskiego, ten być może miał większy posłuch, a tak to trochę to skraca. Jarosław Kaczyński tam będzie obserwował i wyciągał wnioski, a na jak to będzie funkcjonować, to się dopiero przekonamy. Zgadzam się, że tych wyzwań rzeczywiście jest wiele, ale myślę, że to nie zakłóci w jakimś znacznym stopniu pracy Zjednoczonej Prawicy. Pytanie jest inne. Pytanie jest, na ile ten kryzys, który widzieliśmy teraz, na ile on jakoś umocni, zjednoczy tą Zjednoczoną Prawicę, a na ile tak naprawdę te zadry gdzieś pozostaną i być może będzie to praprzyczyną już kolejnych konfliktów, podziałów, bo tego w tej chwili no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a to nie jest wykluczone, bo każdy kryzys może albo wzmocnić i oczyścić atmosferę, albo wręcz przeciwnie, czasami może być początkiem końca. Tego się na razie nie dowiemy. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia i ostateczne informacje dotyczące tego, co się dzieje. Natomiast chciałam panów zapytać o coś innego. Za nami spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. I chciałam panów zapytać o dwie kwestie, ponieważ Grupa Wyszehradzka odnosiła się do spraw związanych z budżetem odbudowy Europy, a także wieloletnimi ramami finansowymi, a także odnosiła się do kwestii migracyjnych. I jak mówił dziś premier Mateusz Morawiecki, kolejny temat to pakiet dotyczący migracji, zaprezentowany przez Komisję Europejską. Razem z przyjaciółmi z V4 mamy jednoznaczne spojrzenie na to, są pewne zasady, których się trzymamy, konieczność zapewnienia skutecznych polityk dotyczących kontroli na granicach, pomocy na miejscu, czy taka pomoc, jakiej Polska udziela Grecji. Jak będzie z tymi migracjami, bo teraz się mówi, że już nie mamy, że mamy tylko i wyłącznie przymusową solidarność. Jak to ocenia redaktor Karol Gac? No tutaj oczywiście jest trochę szersze zagadnienie, bo zresztą przywódcy Grupy Wszechradzkiej sami przyznali, że to jest tylko wyjściowa ocena, biorąc pod uwagę, że ten plan ma kilkaset stron, ale da na tę taką powierzchowną analizę. Wydaje się, że Komisja Europejska no, próbowała dążyć do jakiegoś kompromisu i pogodzić stanowiska różnych części Europy, bo zrezygnowano oczywiście z tego mechanizmu, albo przynajmniej zrezygnowano wprost z tego mechanizmu przymusowej relokacji uchodźców. Postawiono jakiś nacisk, postawiono jakąś punkt ciężkości na ochronę granic zewnętrznych i odsyłanie tych ludzi, którzy otrzymali decyzję odmowną, jeśli chodzi o azyl. No ale tutaj znowu Grupa Wyszehradzka twierdzi, że to w ogóle tak naprawdę jest, no może nie to samo, ale w zasadzie to trochę łagodniejsza forma tego, co już znaliśmy, że to w żadnym stopniu nie rozwiązuje problemu, chociażby tak mówił premier Viktor Orban podczas dzisiejszej konferencji. Wydaje mi się, że Komisja Europejska próbowała właśnie pogodzić stanowisko z jednej strony Europy Południowej, Grecji, Włoch, z drugiej strony gdzieś tutaj państw naszego regionu. Nie uważam, żeby to był jakiś przełom. Myślę, że to jest próba być może wyjścia z impasu, być może próba rozwiązania tej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia, ale no, jak patrzę na te założenia tego programu, to trochę mi to wygląda na no, po prostu takie działania doraźne, na jakąkolwiek próbę działania i niż bardziej kompleksowe rozwiązania. Więc pamiętajmy jeszcze, że to jest dopiero wstępna koncepcja i dopiero przed nami rozmowy ministrów spraw zagranicznych, więc to też będą bardzo długie pewnie negocjacje i batalie, więc nie odczytuję tego jako przełom. Raczej wydaje mi się, że Ursula von der Leyen próbowała się zająć tym tematem, zresztą nie tak ad hoc, ale już prace trwały dłuższy czas, no też pod wpływem różnych wydarzeń, które miały miejsce, czy to ostatnio, czy też wcześniej, ale nie wydaje mi się, żeby ta propozycja no, rozwiązywała w jakimś znacznym stopniu ten problem, który mamy, czy który mieliśmy, a też mamy, myślę, skutki jego cały czas, też biorąc pod uwagę jego rozmiar i różne stanowiska poszczególnych państw. Jak będzie wyglądała ta dyskusja dotycząca problemu migracyjnego? Wiemy już mniej więcej, jakie stanowisko zajmuje Grupa Wyszehradzka, ale co z innymi państwami Europy? Czy to mogą być zaskoczenia? Redaktor Piasecki.
No oczywiście w tak delikatnej, przy okazji tak delikatnej i skomplikowanej tematyki oczywiście, że mogą być zaskoczenia. Natomiast ja się nie zgodzę z redaktorem Gracem o tyle, że uważam, że to jest może nie przełom, bo to rzeczywiście jest bardzo długi proces, to są negocjacje i tak dalej. Natomiast określiłbym to jako rodzaj nowego otwarcia ze strony Komisji Europejskiej i jednak zbudowania, może tutaj użyję takiego dosyć popularnego słowa w innej dziedzinie, co prawda, ale zbudowania pewnego ładu, jeżeli chodzi o kwestie pewnych, może więcej niż procedur, pewnych procesów związanych z kwestiami dotyczącymi imigrantów. Jako ten początek, te propozycje, no oczywiście diabeł tkwi i w szczegółach, i w tym, jak to się będzie wszystko toczyło dalej, ale te propozycje wydają mi się interesujące o tyle, że no są rzeczywiście pewnym gestem w stosunku do państw Europy Centralnej, ale wydają się również pewnym gestem, no na pewno w stosunku do państw Europy Południowej, ta zasada solidaryzmu, tak, pomagania w bardzo szerokim stopniu tym państwom, no to jest ukłon, no chociażby właśnie w stronę Grecji, ale nie tylko. Natomiast dzisiejsza deklaracja premierów Grupy Wyszehradzkiej, deklaracja, no, czy też oceny tego planu, wydają mi się elementem jednak no tutaj pewnej gry, pokazania ostrego stanowiska na początku negocjacji. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać o tym, że poza Węgrami w zasadzie, to te państwa, o których mówimy, państwa Grupy Wyszehradzkiej, a zwłaszcza Polska, jakiegoś szczególnego problemu, jeżeli chodzi o kwestie imigracyjne, to nie mają. Nawiasem mówiąc też... Ale z czego to wynika? Czy to nie wynika przypadkiem z naszej polityki z czasów, kiedy jeszcze ministrem spraw wewnętrznych i administracji był Mariusz Błaszczak? Bo Polska wtedy miała dosyć, powiedziałabym, twarde stanowisko. Zresztą w kontrze do większej części Unii Europejskiej. Ale do tego wątku wrócimy po serwisie informacyjnym, który już za chwilę. Zbliża się bowiem 18.30. Przypominam, że są z nami Karol Gac z dorzeczy.pl i Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. A do wątku migracji wrócimy już po 18.30 i po serwisie.